Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Polecam Przeczytać. Dziś bierzemy sobie na warsztat książkę Roberta Alana Monroe o tytule Dalekie podróże. To jest książka z serii takich książek, powiedziałbym, bardziej dziwnych. To znaczy, trzeba mieć naprawdę bardzo otwartą głowę, żeby coś takiego przeczytać. I jeżeli jest się bardzo zakorzenionym w takim paradygmacie materializmu i że jakby nie dopuszcza się czegoś takiego jak fizyka kwantowa, tylko wszystko to, co tutaj jest, tak, to co mogę dotknąć, to wszystko istnieje, a poza tym, co ja widzę, i to nie istnieje, no to jest ciężko taką książkę strawić, ponieważ ona opowiada o takim zjawisku, jakim jest OOB, Out of Body Experience. I na czym to zjawisko polega w telegraficznym skrócie? Polega ono na odłączeniu od ciała fizycznego, czyli tego, które mamy na co dzień, w którym się poruszamy, naszego ciała tak zwanego astralnego. I to jest coś, co jest dla wielu ludzi może być... Co? Jak to odłączenie? Jakiego ciała od jakiego? O co w ogóle chodzi? Zaznaczę też, że ja... Nie jestem pewien, czy tego stanu doświadczyłem, ponieważ bardzo ciężko jest mi odróżnić stan snu, na przykład świadomego snu, od stanu OOB. Natomiast słyszałem głosy jakby wielu osób o tym, że sen to tak naprawdę jest OOB, czyli każdy z nas doświadcza tego wychodzenia z ciała, kiedy po prostu zasypia, bo wtedy odłączamy się od naszego ciała fizycznego i jesteśmy w tym świecie tak zwanym astralnym. I to jest mega, mega ciekawa rzecz, ponieważ wydaje mi się, że ten Robert Monroe był absolutnie taką pierwszą osobą, która w ogóle spopularyzowała to pojęcie. Jest to osoba, która jest no, znanym biznesmenem, ma firmę, była bardzo taka, powiedzmy, w materialnym świetle bardzo, nie wiem jak powiedzieć, była taką osobą sukcesu, moglibyśmy się nazwać. No nie, powiedzmy, jakiś Bill Gates i tak dalej, no ale naprawdę dobrze sobie radziła. Natomiast ta książka, którą właśnie tu mam, nosi miano najsłynniejszej książki nurtu literatury parapsychologicznej. I opis tego jest w ogóle coś niesamowitego, więc słuchajcie, książka, która mówi o celu naszego ziemskiego życia, przyszłości ludzkości i fazach jej rozwoju. Autor, i tutaj o autorze, Robert Alan Monroe, autor bestsellera Podróże poza ciałem, w swojej kolejnej książce odkrywa tajemnice astralnych wypraw w inne systemy rzeczywistości. Dzięki niemu dowiesz się, co czeka cię po śmierci ciała fizycznego, poznasz nowe możliwości otwierające się przed naszą prawdziwą istotą i przyjrzysz się również przyszłości Ziemi. No, dość mocne słowa, jak na taki opis książki. I powiem wam, że to jest no, niesamowicie ciekawe. Ja jestem... jedną z tych osób, która mocno ma otwartą głowę i dlatego właśnie taką książkę przytaczam, bo może ktoś z Was się zainteresuje tym na tyle, żeby tą książkę po prostu skonsumować i samemu wyrobić sobie na to opinię, bo błędem, który często ludzie popełniają, jest zamykanie się na wszystko i jakby mamy pewien światopogląd, który gdzieś w nas w środku tkwi. I wszystko, co się nie zgadza z tym światopoglądem, totalnie odrzucamy. Co jest niezbyt korzystnym podejściem, bo bardzo często możemy stracić na tym, ponieważ no, nie będziemy próbować, tak? A często próbując nowe rzeczy, możemy naprawdę doświadczyć ciekawych doznań. I naprawdę opis tego, co się znajduje w tej książce, jest bardzo taki na przykład zbliżony do tych opowiadań, o których się słyszy, gdzie ludzie na przykład doświadczyli śmierci klinicznej, że widzieli jakieś rzeczy. To są rzeczy, które właśnie ten Robert Monroe opisuje w tych swoich wyjściach z ciała, tak? I to jest no, naprawdę coś, co... Ja nie znalazłem jeszcze książki,
odnośnie takiego podobnego tematu. Nawet naprawdę nie ma zbyt wiele źródeł na ten temat w internecie. Znaczy są, ale to nie jest coś tak popularnego jak na przykład, nie wiem, zakładanie biznesu, tak? Bo to są rzeczy dużo mniej praktyczne, a ludzie są raczej skierowani na praktyczność. Ale jeżeli kogoś interesują takie tematy, to myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką może zrobić, to właśnie po prostu wzięcie do ręki tej książki i przeczytanie. Ja mam jeszcze kolejną książkę z tej serii, którą jest... O, ta książka. To jest trzecia seria. To jest trzecia książka z tej serii. Nie czytałem właśnie pierwszej, teraz właśnie się zreflektowałem. Muszę koniecznie to zrobić. I ona opowiada tak jakby o troszkę innych... Również jest... Oczywiście w tym samym temacie, ale opowiada o troszkę innych aspektach. I no, jest to naprawdę coś, jakby ciężko mi wyczuć, na ile powinienem to sprzedać, mówiąc co tam się dzieje, a na ile po prostu zostawić to, żeby osoba, która się tym zainteresuje, która gdzieś tam siedzi po drugiej stronie, sobie to chwyciła i przeczytała. I chyba zostawię to właśnie na takim etapie, że no, jeżeli ten temat jest czymś, co ciebie interesuje, no to naprawdę chyba nie ma lepszego autora, żeby się z tym tematem zaznajomić. Dlatego, że Robert Monroe ma... zrobił cały Instytut Monroe'a, który się zajmował właśnie tym i przez na przykład bardzo specyficzne kombinacje dźwięków, które nazywa Hemisense, sprawiał, że ludzie po prostu doświadczali dokładnie takich samych stanów jak on, czyli potrafił to zduplikować, czyli to nie tak, że on sobie coś wymyślił i potem opowiadał i nikt nie mógł tego zweryfikować, tylko brał ludzi i normalnie ci ludzie doświadczali takich samych stanów jak on. I to jest ciekawe, część z takich nagrań możecie znaleźć sobie na Spotify, jeżeli wpiszecie sobie Monroe Products, czyli produkty Monroe. I tam jest kilka takich nagrań, które właśnie są z tego, co mi się, z tego co sprawdzałem, są właśnie wydane oficjalnie przez ten instytut. Dużo ich też znajdziecie na YouTubie, jak wpiszecie sobie Hemisense. Natomiast nie jestem pewien, na ile one są rzeczywiście faktycznie wydawane przez ten instytut, czy ktoś sobie po prostu takiego czegoś nie stworzył. Także jeżeli ten temat jest dla kogoś ciekawy, to koniecznie polecam to zobaczyć, no bo nie jest to coś, z czym spotyka się zbyt często, a ja na przykład jestem ogromnym fanem wszystkiego, co wybiega w jakikolwiek sposób poza to, co znam, bo wtedy mogę dowiedzieć się więcej i mieć lepszą perspektywę na to, co się dzieje. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli jesteście zanurzeni mocno w duchowe też książki, na przykład Osho, czy jakieś tego typu właśnie książki związane z rozwojem duchowym, czy też Moji, czy tego typu autorzy, to bardzo ciekawe jest to, że dużo treści w tych książkach bardzo zgadza się z rzeczami opisanymi tam. I to jest coś, co robi takie wow. Przynajmniej dla mnie to było coś takiego, że opis tych doświadczeń, które ten Robert miał, są tożsame w jakiś sposób z takimi mistycznymi doświadczeniami, które są w duchowości. Więc kto wie, może to wszystko jest właśnie ze sobą połączone, ale nie można jakby znaleźć takich połączeń, jeżeli się jest zamkniętym na taką perspektywę. Dlatego po prostu polecam wam to sprawdzić, polecam zobaczyć na własną rękę, czy to jest coś, co jesteście w stanie przetrawić. Pewnie znajdziecie to może gdzieś w bibliotekach, nie jestem pewien, czy jest to gdzieś za darmo do przesłuchania, pewnie jest. Pewnie jak dobrze poszukacie, to znajdziecie w internecie gdzieś nagrania audio na przykład, które można sobie po prostu posłuchać i wtedy w ten sposób to skonsumować. Także polecam wam bardzo sprawdzenie tych książek i dajcie koniecznie znać, co w ogóle myślicie o tym temacie, ponieważ jest to temat bardzo kontrowersyjny. Ja też nie jestem tutaj jakimś ewangelistą tego tematu, że będę mówił, o teraz wszyscy idźcie i sobie próbujcie OB. Dla mnie jest to po prostu bardzo ciekawe. Ja jestem też mocno przywiązany do jednak tego, co się dzieje tutaj w rzeczywistości i jakby mam dużo do zrobienia tutaj, więc nie pcham się już w takie tematy aż tak mocno jak wcześniej, bo kiedyś dużo bardziej mnie to interesowało. Natomiast gdzieś ta fascynacja tymi tematami dalej we mnie została. Także może kogoś nią zarażę. Także dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.